Towarzysze, więc jest to drugi film adresowany do profesora Adama Wielomskiego, który pod poprzednim filmem napisał komentarz. Pod tym komentarzem wywiązała się dyskusja i z tej dyskusji wynika, że odbędzie się między nami debata na temat marksizmu pod jednym warunkiem, że będzie to debata w języku francuskim. No jest to warunek profesora Wielomskiego. Mais pour moi, aucun problème, si vous voulez en français, monsieur professeur, on va parler en français aussi, avec mon fort accent prolétarien, polonais qui travaille en France. No ponieważ jednak ten kanał prowadzę w języku polskim i jest adresowany do Polaków, to chciałbym tutaj najpierw naszkicować, o czym mniej więcej moglibyśmy pogadać. No oczywiście punktem wyjścia dla mnie jest polemika z tym żałosnym referatem, który pan opublikował na swoim kanale na temat Marksa. Więc jest przynajmniej takich czterech kwestii, które wymagają tutaj dyskusji, wymagają kontry. Pierwsza rzecz, to od czego pan zaczyna, no to takie niezdrowe nazistowskie skojarzenia, no tak jak właśnie w III Rzeszy i wielu innych środowiskach reakcyjnych jeszcze przed powstaniem hitleryzmu próbowano właśnie dyskredytować marksizm, dyskredytować myśl komunistyczną, czy w ogóle ruch rewolucyjny poprzez właśnie tutaj utożsamianie tego ruchu z Żydami, no i wywołując w ten sposób reakcję antysemicką, pogromy antysemickie, no mamy tutaj właśnie czy to na bazie antysemityzmu tak zwalczano masowe ruchy proletariuszy w czasie rewolucji 1905 roku w Rosji, czy też właśnie tutaj no bezpośrednią tutaj reakcją na wybuch rewolucji październikowej były tutaj organizowane pogromy antysemickie przez tych generałów właśnie Armii Białych w całej Rosji, czy też później no, cały ten międzynarodowy ruch faszystowski, który to właśnie no, cały ten sojusz, właśnie pakt antykominternowski, czyli ten właśnie no, sojusz Włoch, III Rzeszy i Japonii, no to ich tutaj łączył antykomunizm, no ale w praktyce tutaj no, doszło do prześladowań, czy też do eksterminacji europejskich Żydów, więc oczywiście te takie związki, no próba dyskredytacji wszystkiego, że to akurat byli Żydzi, no to jest to kompromitujące. No oczywiście ja rozumiem, że występując na kanale pana Mostakowskiego obok takich właśnie tutaj autorytetów, jak na przykład pan Jabłonowski, który właściwie no, nie jest w stanie publicznie się wypowiedzieć dłużej niż 5 minut, żeby słowa Żyd nie powiedzieć. No, ostatnio pan Jabłonowski mocno się zgłaźnił tutaj w takim wywiadzie, którego udzielił po języku rosyjskim, no więc była sobie taka mała pikieta pod domem właśnie tych Białorusinów, którzy tam robią tą działalność kontrrewolucyjną na Białorusi przeciwko Łukaszence. No i tam była pikieta z udziałem właśnie pana Jabłonowskiego. No i tam przyszedł jakiś taki młody dziennikarz z Rosji i pyta, dlaczego wy tutaj protestujecie? No i tam wtedy Jabłonowski mówi, a my protestujemy przeciwko kolorowej rewolucji, no bo ta właśnie Cichanowska to jest jewryjka, no czyli Żydówka. No i właściwie do tego to wszystko sprowadzać. No więc oczywiście no, ludzie, którzy każdy problem to, że nie wiem, pada deszcz, czy jest za gorąco, za sucho, czy cokolwiek, no to oczywiście zawsze jest to wina Żydów. No ich miejsce jest tutaj w szpitalu psychiatrycznym raczej. No szkoda, że pana akurat tutaj jest profesorem uniwersyteckim. No a też jakby tutaj pańska analiza właśnie marksizmu, no to taka strasznie prymitywna. No że właściwie Karol Marks to nie był Karol, tylko Mordechaj. No i właściwie cała teoria alienacji wynikała z tego, że Marks był Żydem. No jest to właśnie dość śmieszne, dość prymitywne i o tym chciałbym podyskutować. Druga rzecz, o której chciałbym podyskutować,
No to oczywiście jest to kwestia materializmu historycznego, a więc dlaczego no właśnie powstały klasy społeczne, jak powstała formacja niewolnicza, dlaczego Marks właśnie uzasadniał zwycięstwo rewolucji burżuazyjnej i dojście do władzy kapitalistów. No i w końcu, no co takiego, jakie są tutaj właśnie przesłanki ekonomiczne, jak to rozwój sił wytwórczych powoduje zmiany kolejnych formacji społeczno-ekonomicznych, które to doprowadzą do tego, że wkrótce nastąpi socjalizm. Więc no, chciałbym no, przede wszystkim, no, nie chodzi o to, żebyśmy się przekonywali, no, chodzi o to, żeby po prostu, no, jeśli już referujemy myśl Marksa, to przynajmniej, żeby ta myśl Marksa była dobrze zaprezentowana. No, w każdym razie, no, prezentując myśl Marksa i pomijając formację niewolniczą opierającą się na rolnictwie, no, tutaj no, popełnił pan błąd, no, dość szkolny. Trzecia rzecz, o której chciałbym porozmawiać, no to jest kwestia ekonomiczna. Tutaj mam notatki, które mi spadły na podłogę. Ogólnie to przepraszam, panie profesorze, za takie warunki mało akademickie. Ja jestem tylko ubogim robotnikiem, emigrantem mieszkającym w mieszkaniu socjalnym. Mieszkanie jest malutkie, a jeszcze w tym malutkim mieszkaniu teraz jest malutki chłopczyk, mój synek 8-miesięczny. No i ponieważ, żeby go nie budzić, no to się muszę tutaj chować w łazience. Więc trzecia rzecz, o której chciałbym porozmawiać, no to porozmawiać o ekonomii marksistowskiej. No tutaj pańskie wywody dotyczące właśnie tego, że ponieważ Marks nigdy nie był w fabryce, ponieważ Marks nigdy nie widział robotnika, no to znaczy, że cały wywód ekonomiczny Marksa jest bez sensu. Notabene pojawia się pytanie, czy pan widział kiedyś robotnika, w każdym razie, czy był pan w fabryce. Śmiem wątpić, no ale jakby nie jest to tutaj najważniejsze. No, ja chciałbym porozmawiać, czy jest możliwa produkcja przemysłowa i rozwój gospodarczy bez klasy kapitalistów. No bo z pańskiego wykładu wynikałoby, że jest to niemożliwe. Tymczasem historia na przykład lat 30. XX wieku pokazuje, no, że tam, gdzie istniał system produkcji kapitalistyczny, czyli w Europie i w Stanach Zjednoczonych, tam mieliśmy do czynienia z wielkim kryzysem, wielkim tutaj właśnie takim no, cofaniem się, zwijaniem się gospodarki, a równocześnie no, w Związku Radzieckim, gdzie tej burżuazji nie było, gdzie nie było tych burżuazyjnych stosunków ekonomicznych, no to okazuje się, że Związek Radziecki najszybciej się wtedy rozwijał na świecie. No to co oczywiście tutaj przeczy różnym tezom no, z pańskiego referatu. No i na koniec czwarta rzecz, o której chciałbym powiedzieć, no to jakiś taki no, prymitywna manipulacja, którą się pan posłużył, mówiąc tutaj o rękopisach społeczno-ekonomicznych Marksa, które to niby miały być w Związku Radzieckim zabronione ze względu na fakt, no, że w Związku Radzieckim niby klasę robotniczą traktowano tak samo źle jak w kapitalistycznej Anglii właśnie w połowie XIX wieku. Więc chciałbym tutaj porozmawiać konkretnie o położeniu klasy robotniczej w bloku socjalistycznym w krajach takich jak PRL, w krajach takich jak Związek Radziecki i porównać to z położeniem klasy robotniczej no, chociażby w dzisiejszej Polsce kapitalistycznej, czy też w Polsce w czasach II Rzeczpospolitej. A więc no, te rzeczy dotyczące właśnie takiej codziennego bytu robotnika, a więc dostęp do mieszkania, a więc dostęp do służby zdrowia, a więc możliwość kształcenia własnych dzieci, a więc możliwość wielu, wielu innych spraw, no, chciałbym to porównać, no ja chciałbym się tutaj nie zgodzić,
uważam, że z punktu widzenia robotników doszło do ogromnej zmiany, ogromnego postępu wraz z powstaniem PRL-u, wraz z rewolucją październikową. No i tym samym no, w momencie, kiedy nastąpiła kapitalistyczna kontrrewolucja, przywrócenie kapitalizmu, no to ta położenie klasy robotniczej oczywiście się pogorszyło. No, najbardziej to widzimy w dostępie do mieszkań, jeśli chodzi dzisiaj o młodych pracowników najemnych, mających te 20 lat, wchodzących na rynek pracy, to właściwie dla nich możliwość dostępu do własnego mieszkania, no to jest coś niemożliwego, no albo są skazani na wieczny wynajem, no w miastach takich jak Warszawa ten wynajem jest strasznie drogi, gdzie właściwie cena wynajmu mieszkania jest no pokrywa się tutaj z wypłatą, jaką ten pracownik może dostać, nie wiem, pracując w supermarkecie czy w innym jakimś takim śmieciowym zatrudnieniu. No, więc jest skazany na jakieś tam współlokatorstwo, no, a więc albo wynajem pokoju, albo nawet na to, żeby jakiś pokój wynajmować w kilka osób. No, w PRL-u to wyglądało lepiej, no, zwłaszcza w czasach Gierka, kiedy tych mieszkań budowano milionami i oczywiście trafiały one do robotników. Więc to są te cztery zagadnienia. Właśnie dlaczego tutaj właśnie mówiąc o Marksie stosuje pan tą prymitywną właśnie taką hitlerowską zagrywkę. Jest to o tyle jakby prymitywne, że gdybyśmy, bo to właściwie jest wszystko związane ze sobą. Ja mówiąc o niezrozumieniu, czy w ogóle nie wiem, czy pan się zetknął z takim pojęciem jak rewolucja neolityczna, to może powtórzę, że mamy tutaj do czynienia z pewnym zjawiskiem na terenie dzisiejszego Iraku mniej więcej, tutaj w dolinach rzeki, tych dwóch wielkich rzek, właśnie Tygrys, Eufrat, to tam narodziło się rolnictwo 12 tysięcy lat temu. No a ponieważ gdzieś tam niedaleko w Egipcie równolegle też zaczęła powstawać podobna cywilizacja, no to to miejsce, gdzie rodziła się cywilizacja człowieka, no to było dość niewielkie. No to więc mamy tutaj Egipt, mamy właśnie tą Mezopotamię. No i nic dziwnego, że akurat Żydzi, którzy mieli tutaj i związki z Egiptem, o czym wiemy z Biblii, i związki z Mezopotamią, o czym też wiemy z Biblii, i w ogóle tutaj istniały jakieś szlaki handlowe, wymiana kulturowa między tą Mezopotamią i Egiptem, to nic dziwnego, że akurat Żydzi tutaj właściwie są tutaj no, fundamentem wielu różnych rzeczy, no, które do dzisiaj jakby są fundamentami jakiejś tam cywilizacji. No, tak jak pańskie imię nie jest imieniem słowiańskim, tak jak religia, którą pan wierzy, katolicyzm, no to jakbyśmy się tutaj nie gimnastykowali, no to w końcu nawet jeśli przyjmiemy sobie taką bajeczkę, że Chrystus nie był Żydem, tylko Chrystus był Synem Bożym, no to przecież Kościół jako taki został stworzony przez apostołów, a więc pierwszy papież, święty Piotr, był Żydem. Cały tutaj właśnie ten Kościół był budowany przez Żydów. No i oczywiście, no, idąc tym tropem, no to właściwie wiele różnych rzeczy, które dzisiaj funkcjonują no, w dzisiejszej cywilizacji, czy to jakiś tam rozwój piśmiennictwa, czy to rozwój bankowości, czy rozwój wielu, wielu innych kwestii, no to gdzieś tam zawsze z tym Bliskim Wschodem to ma związek. Dziwi mnie tylko jakaś taka wybiórczość, że akurat no, to, czego nie lubimy Marksa, aha, to dlatego, że Marks był Żydem. No i dziwi mnie to także jakby w innym kontekście, no bo w końcu no,
z perspektywy kogoś, no ja rozumiem, że w tym waszym środowisku właśnie takim, no, takim antysemickim polskim środowisku tam wokół pana Mossakowskiego, no to oczywiście tych Żydów się nie lubi, no ale akurat sam Marx jako osoba, która z tego środowiska wyszła i która się wyparła swoich korzeni żydowskich, po prostu no tutaj no, najpierw stał się Niemcem, a później w ogóle stał się obywatelem świata, no to z tego punktu widzenia no, Marx powinien być dla was autorytetem, jako ktoś, kto z tymi Żydami zerwał. No niestety widać tutaj właśnie te wpływy hitlerowskie, o których ja mówię, no one tutaj oznaczają, że właściwie nieważne kto co robi w życiu, ważne jest to, kim są jego rodzice, kim są jego dziadkowie i tak dalej. Więc jakieś takie, no mi się to strasznie brzydko kojarzy właśnie z tą metodą właśnie wyszukiwania prawdziwego Niemca i tam no, jakichś takich przesłuchań, no, czy ty jesteś prawdziwym Niemcem i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, więc no dobra, no to by było chyba na tyle. Więc panie profesorze, jeśli akceptuje pan tą debatę, teraz tylko trzeba ustalić termin, możemy dodać kolejne wątki, no a zgodnie z życzeniem, no ja jestem gotowy mówić po francusku, jest to język, na którym na co dzień się posługuję, no ale ludzie, z którymi rozmawiam, no nie są to zazwyczaj rdzenni Francuzi, są to raczej emigranci tacy jak ja. Nasz język może nie jest jakoś taki, no taki akademicki, intelektualny, ale po francusku rozumiemy, no ja rozumiem, że nie chce się pan błaźnić przy swoich tutaj polskojęzycznych widzach, słuchaczach, więc no, po francusku może być. Au revoir, monsieur.